ukazaliśmy się nad jednym z miast lub nad jakąś wioską tej wielkiej planety. Widok z góry przedstawiał taki obraz. Jak daleko osiągnąć wzrokiem, cały zamieszkały teren składał się z wielu podobnych do nowoczesnych wieżowców, cylindrycznych zabudowań ustawionych po wielu okręgach. W centrum każdego okręgu znajdowały się niższe konstrukcje, przypominające nieco nasze ziemskie drzewa. Miały mnóstwo zielonych liści pełniących funkcję radarów. Anastazja potwierdziła, że sztuczne konstrukcje zbierają z głębi niezbędne dla odżywienia organizmu składniki odżywcze, podawane później specjalnymi rurociągami do mieszkania każdego mieszkańca planety. Poza tym te znajdujące się w centrum konstrukcje podtrzymują niezbędną dla życia planety atmosferę. Kiedy Anastazja zaproponowała mi, aby odwiedzić któreś z mieszkań, zapytałem, czy moglibyśmy pojawić się w mieszkaniu tego młodego jasnowłosego, który wszedł do mojego samochodu? Tak, odparła. Właśnie w tej chwili wraca do swojego mieszkania. Pojawiliśmy się prawie na samym szczycie jednego z cylindrycznych wieżowców. Na tej planecie nie było w domach okien. Okrągłe mury były pomalowane w kwadraty o stonowanych kolorach. Na dole każdego kwadratu były suwane do góry drzwi, jak w nowoczesnym garażu. Od czasu do czasu z otwierających się dolnych części kwadratu wylatywały niewielkie latające aparaty podobne do tych, które stały obok zakładu i leciały w swoją stronę. Wynikało z tego, że w tym wieżowcu pod każdym mieszkaniem znajdował się garaż dla latającego talerza. Dlatego też nie było w domu ani windy, ani drzwi. Każde mieszkanie miało swoje oddzielne wejście prosto z garażu. I jak się później wyjaśniło, takie mieszkanie posiadał każdy, kto osiągnął określony wiek. Początkowo samo mieszkanie nie bardzo przypadło mi do gustu. Kiedy w ślad za jasnowłosym kosmitą przenieśliśmy się do jego mieszkania, zdziwiłem się. Przede wszystkim jego ubóstwem i prostotą. Pokój około 30-metrowy był całkowicie pusty. Mało tego, że nie było w nim okien ani ścianek działowych, tu jeszcze nie było nawet niezbędnych mebli. Na gładkich, jasnych ścianach nie było żadnych półek ani obrazków dla ozdoby. A co, on dopiero dostał to mieszkanie? Zapytałem. Arkan mieszka tu już 20 lat. W jego mieszkaniu jest wszystko, co niezbędne do odpoczynku, rozrywki i pracy. To, co niezbędne, wmontowane jest w ścianie. Zaraz sam się przekonasz. Faktycznie, jak tylko jasnowłosy wszedł do mieszkania, sufit i ściany pokoju zaświeciły się ciepłym światłem. Arkan obrócił się twarzą do ściany, obok wejścia, przyłożył dłoń i wydał dźwięk. Na ścianie zaświecił się kwadrat. Anastazja komentowała wszystkie odbywające się w mieszkaniu czynności. Teraz komputer po liniach dłoni i obrazie oka identyfikuje właściciela mieszkania. Teraz go przywita. Komunikuje czas jego nieobecności i niezbędność zbadania stanu zdrowia. Widzisz, Władimirze? Drugą rękę Arkan przyłożył do klawiatury i wziął głęboki oddech, aby komputer mógł sprawdzić jego fizyczny stan zdrowia. Po zakończonym badaniu na ekranie pojawił się komunikat, aby niezwłocznie przyjął odżywczą mieszankę. I od razu pojawiło się pytanie. Co ma zamiar robić gospodarz przez najbliższe 3 godziny? To jest niezbędne dla komputerowego przyrządzenia odpowiedniej mieszanki. Arkan zamówił mieszankę zdolną maksymalnie uaktywnić jego działalność umysłową na najbliższe 3 godziny. Potem zamierza pójść spać. Komputer odradza mu jednak zajmować się aktywną umysłową pracą przez 3 godziny. Zaproponował mu zażycie składu odżywczego potrzebnego na podtrzymywanie aktywnej pracy przez 2 godziny i 16 minut. Arkan zgodził się ze zdaniem komputera. W ścianie otworzyła się niewielka wnęka, w której pociągnął za haczyk jakąś giętką rurkę. Przyłożył jej koniec do ust, wypił czy zjadł i poszedł do przeciwnej ściany. Wnęka z rurką się zamknęła, a kwadrat ekranu zgasł. Ściana, przy której stał kosmita, stała się znowu gładka i jednolita. Ja cię kręcę,
pomyślałem. Przy takiej technice odpada potrzeba posiadania kuchni z całym jej oprzyrządowaniem, naczyniami, meblami, sprzątaniem. A jeszcze konieczność dobrze gotującej żony też odpada. Nie trzeba robić zakupów, a na dodatek komputer jednocześnie sprawdza stan zdrowia i przygotowuje niezbędne jedzenie i daje różne rady. Ciekawe, ile kosztowałby taki komputer, gdyby produkowano go u nas na ziemi. I w tym samym momencie zabrzmiał głos Anastazji. Co dotyczy kosztów, to znacznie taniej jest wyposażyć takie mieszkanie w podobne urządzenie, niż gromadzić meble, kuchnię i mnóstwo urządzeń do przygotowywania posiłków. Oni są we wszystkim znacznie racjonalniejsi od ziemian. Jednak na ziemi istnieje coś o wiele bardziej racjonalnego niż tu. Nie zwróciłem uwagi na ostatnie słowa Anastazji. Bardzo zaciekawiły mnie następne czynności Arkana. Nadal rozkazywał dźwiękami swojego głosu, a w pokoju odbywały się następujące zdarzenia. Z części ściany nagle zaczął wydmuchiwać się fotel. Obok niego otworzyła się niewielka wnęka, z której wysunął się stolik z jakimś półprzeźroczystym, zamkniętym naczyniem, podobnym do kolby laboratoryjnej. Na przeciwległej ścianie pokoju zalśnił wielki ekran z 1,5-2 metrowy. Na nim była urocza kobieta w kombinezonie opinającym ciało. Trzymała w rękach naczynie podobne do stojącego na stoliku obok Arkana. Obraz kobiety na ścianie był trójwymiarowy i znacznie wyraźniejszy niż u nas w telewizorze. Miałem wrażenie, że nie tylko jest na ekranie, ale siedzi w pokoju naprawdę. Jak wytłumaczyła mi później Anastazja, Arkan i siedząca naprzeciwko niego niewiasta robili właśnie dziecko. Mieszkańcy tej planety nie posiadają wystarczającej mocy zmysłów, dlatego nie mogą się łączyć w intymne związki, tak jak ludzie na Ziemi. Pozornie ich ciała niczym nie różnią się od ciał ziemskich, ale brak zmysłów nie pozwala im płodzić potomstwa ziemskim sposobem. W probówkach, na które patrzysz, znajdują się ich komórki i hormony. Mężczyzna i kobieta wyobrażają sobie, jakie chcieliby widzieć swoje przyszłe dziecko, jak ma wyglądać. Oni myślą, zakładają mu obecną w nich informację i dyskutują jego przyszłą działalność. Ten proces trwa cyklicznie prawie 3 lata w wyliczeniu ziemskim. Jeżeli tylko uznają, że proces formowania dziecka jest już zakończony, to w specjalnym laboratorium połączą zawartość 2 próbówek. Wyprodukują dziecko i w specjalnej szkółce wyhodują je aż do pełnoletności. Dadzą pełnoletniemu mieszkanie i wpiszą go na listę do jednej z pracowniczych grup. Arkan patrzył to na kobietę z ekranu, to znów na stojące przed nim małe, zakorkowane naczynie z płynem. Nagle wbudowany w ścianę obraz zgasł. Jednak kosmita pozostał na swoim fotelu i nie odrywając oczu patrzył na stojące przed nim naczynko z cząsteczką swojego przyszłego dziecka. Przeciwległa ściana zamigotała czerwonymi kwadratami. Kosmita obrócił się bokiem ku ścianie i dłonią zasłonił oczy od migającego światła i jeszcze bliżej schylił głowę ku swojemu naczynku. W tym samym momencie z sufitu trwożnie zamigotały nowe kwadraty i trójkąty światła. Odliczony Arkanowi czas aktywności już się skończył i teraz komputer natarczywie przypomina mu o konieczności snu, powiedziała Anastazja. Jednak kosmita jeszcze niżej schylił się do swojego naczynka i wziął je w swoje dłonie. Znikło świetlne migotanie ze ścian i sufitu. Pokój zaczął wypełniać podobny do pary gaz. Głos Anastazji komentował. Zaraz komputer uśpi Arkana sennym gazem. Głowa kosmity zaczęła się powoli skłaniać do stolika i niedługo położyła się na nim z zamkniętymi oczami. Fotel zaczął się wysuwać ze ściany, przemieniając się w łóżko. Następnie zakołysał się i ciało już śpiącego kosmity spadło na wygodne łoże. Arkan spał, przytulając dłońmi do piersi swoje małe naczynko. Jeszcze można by dużo opowiadać o technicznych nowościach niezwykłego mieszkania i całej wielkiej planety. Zgodnie ze słowami Anastazji, społeczeństwu żyjącemu na tej planecie nie grozi żadna interwencja z zewnątrz. Mało tego, za pomocą swoich technicznych osiągnięć są w stanie zniszczyć życie na wszystkich innych planetach wszechświata, na każdej oprócz Ziemi. Dlaczego? Pytałem.
Czy dlatego, że nasze rakiety i broń zdolne są odeprzeć ich atak? Nie rakiety ziemskie są dla nich groźne. Władimirze, społeczeństwo tej planety już dawno poznało wszystko, co pozostaje w wyniku rozszerzenia wybuchu. Znany jest im również skurcz wybuchu. Co to znaczy skurcz wybuchu? Na Ziemi wiadomo, że kiedy dwa lub kilka składników łączy się w reakcji, rozszerzając się, powodują wybuch, ale istnieje reakcja zupełnie inna niż połączenie dwóch składników. Gazopodobny składnik o wymiarze kilometra sześciennego i większy w jednym momencie może się skurczyć w groszek i stać się w nadmiarze twardym materiałem. Wyobraź sobie rakietę lub bombę, która wybucha w takim obłoku, ale jednocześnie sile wybuchu rozszerzenia przeciwstawia się inna siła i wybuch skurczu odbędzie się w tej samej chwili. W rezultacie usłyszysz tylko puknięcie i w kamyczek, jak w ziarenko grochu, przemieni się wszystko, co znajdowało się w tym obłoku. Historia Ziemi pamięta dwa ataki z ich strony. Teraz przygotowują trzeci. Uważają, że znowu nadchodzi dobry moment. Z tego wynika, że nie możemy im się w ogóle przeciwstawić, jeśli nie ma na Ziemi broni mocniejszej niż u nich. Człowiek ma broń i jest nią myśl człowieka. Nawet ja sama mogłabym połowę ich broni zmienić w pył i rozwiać go po całym wszechświecie. A gdyby znaleźli się pomocnicy, to razem moglibyśmy zlikwidować ich broń całkowicie. Jednak problem polega na tym, że większość ludzi i prawie wszystkie rządy odbiorą ich przyjście jako dobry znak. Ale jak to może być, żeby okupację, atak wszyscy przyjęli jako błogosławieństwo? Zaraz zobaczysz. Proszę, popatrz na centrum przygotowujące desant, aby podbić ziemskie kontynenty.